се родив во 1938 година на 27 март во Македонија, сега се намерва во Грција. Се кажвам Јото Джото Димитров. Чарновишчето била недужа вјоска, која попросту уважам же била фантастична, пенкна в својим положењу, поневаш била положена близко двух жек и цаве дјечинство, так се же мовим, спендивам в тих жеках, поневаш попросту ходивам лапач риби. Та вјоска била воголе положена в котлине таки, и доокола биле саме гури. Прикладово, навет латем, кеди у нас било 45 стопни чепла, мелишме гуре, кои имаја 2200 високош, и прикладово цаве лато огландалишме снег. То одразу так психично нас ходило. Мајанц 9 лат, то мушавам опуштити свој крај. Вивезли ме из Македонии за граница и мовили, че за месец ми вручиме до Греции. Ше оказало, че 60 лат минело и мимо всичко, вручили ме с граници грецкей и не впущали ме воголе, че би отведит моје место уродзения. И без одного витлумачения, кеди я ше питавам, в оголе, же цо е с поводем, пречеш я естем обивателем полским в тей хвили, а ту ше оказуе, же ми не било вольно. Тего типу жечи, то нестети, то ше не запомина, то ше човек тим барди је збунтовани вевнечне и барди је звјонзани за својим народом и својим крајем, кеди цош такего ше здажа. До дишеј черпје пшес то, же естем Македончикем. Miałem ciężkie dzieciństwo, trzeba powiedzieć, ponieważ się chowałem w bardzo burzliwych latach. Zaczynając od II wojny światowej, potem ten wyjazd, te wywiezienie nas za granicę. 10 lat przebywałem w domu dziecka. Po II wojnie światowej w Grecji wybuchła wojna domowa. W tej wojnie domowej udział wzięli Macedończycy.
No i w 1948 roku, to był początek 1948 roku, wymyślili coś takiego, że wezmą nas i wywiozą na 2-3 miesiące, bo akurat w tym naszym rejonie to był, te walki były bardzo mocne. I że nas wywiozą za granicę i przeczekamy, kiedy się to wszystko uspokoi, obojętnie kto tam wygra i tak dalej, to wtedy my wrócimy. Tym bardziej, że rodzice tych dzieci to wszyscy byli w partyzantce i nie było opiekunów, to było parę babci, które pilnowali tych dzieci. Chcieli zapewnić jakieś takie bezpieczeństwo, po prostu te dzieci mogliby zginąć. Pieszo dojechaliśmy do granicy jugosłowiańskiej wtedy, teraźniejsza Macedonia. Zabrali nas, zawieźli do Bitola. Pierwszą noc dali nam takie maty słomiane. Tą matę słomianą postawiliśmy na ziemi. No i ja z dwoma siostrami na tym matę słomianie spaliśmy. Ale to był, nie zapominajmy, że to był początek marca. Potem wsadzili w pociąg. Ten nasz pociąg przeznaczyli właśnie na Węgry do Budapesztu. Na granicy jugosłowiańsko-węgierskiej, no to wtedy jeszcze nas, żebyśmy się nie pogubili, to założyli nam takie łańcuchy na rękach z numerem. No ale to założenie tych numerów, to były sceny dantejskie, ponieważ my jako dzieci to już się baliśmy, to znaczy, że już coś tam jest nie takie, że nas tak oznakuje jak bydło. Moi rodzice byli w partyzance, i matka, i ojciec. Ojciec był na tyłach, a matka na froncie. Po przegranej wojnie domowej w Grecji, to trzeba było uciekać z Grecji, ponieważ jakby zostali i złapaliby ich, to wtedy by zgnili w więzieniu. Matka z grupą kobiet, udało się jej przekroczyć granicę albańską, grecką i weszli do Albanii. I z Albanii ich wzięli i transportem przywieźli całą tą dużą grupę do Polski. I ona, matka wyszła tu w Dusznikach Zdroju. A ojciec o wiele, wiele później przekroczył granicę albańską, a w Albanii wtedy to była taka bieda, że nie dało się w ogóle ani dnia przeżyć, bo ludzie w ogóle tam nie mieli co jeść. No i ojciec był zmuszony, żeby uciekać dalej. No to wtedy pojechał nad Adriatykę i tam spotkał statku polskiego, który przywoził węgiel dla Albanii. Się dostał do Polski, mimo wszystko, że nie miał żadnego pojęcia, że jego żona też wyszła i jest w Polsce. Po dobrym roku się dowiedział ojciec, że moja matka jest w Dusznikach Zdroju i mogą się połączyć. Na Węgrzech w domu dziecka to już chcieli nas, żebyśmy się uczyli. My chcieliśmy się uczyć, ale oni chcieli nas uczyć języka greckiego, a my Macedończycy nie chcieliśmy w ogóle usłyszeć o tym, że my będziemy w ogóle się uczyć języka greckiego. I to wtedy się zaczęła wędrówka od jednego domu dziecka do drugiego i tak wędrowałem przez 10 lat na Węgrzech od domu dziecka do domu dziecka. W ostatnim domu dziecka, Wiska Szent Georg, to tam już skończyłem podstawową szkołę. Tu wjechałem do Budapesztu i tam w Budapeszcie zdawałem do szkoły rzeźby ornamentycznej. To była szkoła stworzona mniej więcej, to było między technikum a szkołą zawodową, to specjalistyczne, które były tylko dwie klasy, kamieniarska i sztukatorska, bo to 3 lata ta szkoła trwała. Nie? To już my wychodziliśmy do pracy i pracowaliśmy w tym zawodzie.
Po 10 latach Węgrzy zdecydowali, że trzeba tych rodzin połączyć. Po prostu nas zapakowali do pociągu i wysłali do Polski. Do rodziców. Wsiedliśmy, pojechaliśmy do Zgorzelca. Był jakiś profesor z Warszawy, jechał tam. Próbowaliśmy się dogadać. No bardzo ciężko było. No ale coś niecoś porozmawialiśmy. I nagle w tej rozmowie się odzywa facet. Tak siedział cichutko, nie? I on mówi: ja też jestem Macedończykiem. Nagle wyskakuje jakiś tam w pociągu w tym samym przedziale, że jest Macedończykiem. Nie? I się pyta: a jak wy się nazywacie? No mówi: Dimitrow. Nie? O, mówi, jesteśmy trochę daleko, dalszą rodzinę, ale jesteśmy rodziną. Mówi. Konsternacja, siostry wszystkie, nie? Nie wiedzieliśmy. No i się pytamy od razu, że gdzie on mieszka? A on mieszkał w Legnicy. I on właśnie z Legnicy jechał do Zgorzelca. On mi opowiadał, że rodziców bardzo dobrze zna. Mówi, że on mnie zaprowadzi, chociaż mówi, do kiosku, tam gdzie ojciec twój pracuje, bo akurat wtedy ojciec pracował w kiosku. Siostry zostawiłem na stacji z pakunkami. A ja z nim w dwójkę pojechaliśmy na miasto, do Zgorzelca, bo to ten dworzec Zgorzelca jest dość daleko od miasta. I nagle rozumiesz, on mnie szturcha i mówi: ty widzisz tam, tą kobietę? No widzę, mówię. Przecież to twoja matka, mówi. Jak moja matka? No twoja matka. To od razu przeszliśmy przez tą całą tą drogę na drugą stronę. No i mówi: Wiesza, syna ci przyprowadziłem. Matka się na mnie patrzy. Mówi: nie masz innych żartów? Z czymś innym żartować? No nie, mówi, naprawdę, nie? No to ja mówię, rozumiem, nie wiem, matko, jeżeli jesteś Dimitrowa, to jesteś moja matka, nie? No to od razu mnie uściskało i tak dalej, no przecież my nie wiedzieliśmy, nam nikt nie powiedział, że wy przyjedziecie czy coś i tak dalej, nic nie wiedzieli, kompletnie. No to szybko gdzieś szła tam do jakiejś tam koleżanki znajomej, nie? No to szybko wróciliśmy, rozumiesz, no idziemy do ojca. Poszliśmy do ojca, nie? Chrysto mówi: Joto przyjechał, rozumiesz, z Caną i z Tyną, to znaczy z siostrami, nie? Ojciec się na mnie patrzy, mówi: przecież to jakie Joto, mówi. To chcecie ze mnie, żebym ja dostał w łeb? To znaczy, no nie wierzył po prostu. To nie mój syn, albo... A z drugiej strony się tak zdenerwował. Mówi: wejdź do kiosku. Nie, bo ja no, byłem przez to okienko, nie? Wszedłem do kiosku, patrzy się tutaj, gdzieś mam po ospie jakiś znak, no jest. Ale jeszcze nie był pewny. Mówi: pokaż brzucha. Pokaż, pokazuje brzucha. A po tym taki znak miałem po kleszczach tutaj. I mam nadal ten znak. Bo mi wszedł kleszcz i ja go wydrapałem. Ale nie jako dziecko. Nie? Zobaczył i to wtedy zaczął beczyć. Przyjeżdżając do Polski, no to trzeba było się zająć szkołą jakąś. Tym bardziej, że przerwałem szkołę, rok mi brakowało do ukończenia szkoły rzeźby ornamentycznej i tak, że tu w Polsce zacząłem szukać tego typu szkoły. Się okazało, że w ogóle takiej szkoły w Polsce nie ma. No to dowiedziałem się, że jest szkoła plastyczna. Mnie przyjęli do liceum plastycznego we Wrocławiu. Bardzo źle wspominam liceum plastycznego, z tego względu, że
od początku musiałem się uczyć języka polskiego. Miałem mnóstwo trudności z matematyki, mimo że na Węgrzech byłem bardzo dobrym. W matematyce tutaj nie mogłem zrozumieć pewne rzeczy i po prostu zacząłem się cofać. I się okazało, że z matematyką nie mogą sobie poradzić. No nie mówię o języku polskim, do dzisiaj nie mogę sobie poradzić, bo to jest dość trudnym językiem. Po zdaniu matury zdawałem na Akademii Sztuk Pięknych. Wtedy była Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zdałem egzamin na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby i ten wydział po 6 latach skończyłem. Zdałem dyplom magisterski u pana profesora Wojtowicza. Gledaj, koko macki ma. Gledaj. I koko nečeki, wszystko to nowe teraz podejście. Gledaj, zobacz jak wszyscy do nas idą, bo głodne są. Nie ja jestem tam. Szkoda widziałem, nie wiem. No ja. Jeszcze makedonskie maski. No, jadę te lepsze. Damo lepsze. Nie, nie kie jadę te lepsze. Jadę damo? Ja mi trzeba gdzieś wadę motorba. Jezu. 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 I macki te naprawi tu. Na. Zkusimy, jak ich chronić. Po 60 latach teraz udało mi się raz pojechać odwiedzić z mojej strony, ale tylko dlatego, że Polska, kiedy weszła w Unię Europejską, no i wtedy granice się otworzyli dla wszystkich państw Unii. No i pierwszy raz po prostu no, nie sprawdzali mnie, nie, i mogłem odwiedzić swój kraj. Im nie wolno rozmawiać po macedońsku, gdy kiedyś bardzo zabraniali i się płaciło kary za to, że się mówiło po macedońsku, ale mimo wszystko ci ludzie po prostu rozmawiali po macedońsku cały czas w domach i tak dalej, a tu się okazuje, teraz, że ci ludzie są tak przestraszeni, że nawet nie chcą mówić po macedońsku i to też mnie uderzyło bardzo mocno, ponieważ jeszcze ci starsi ludzie, którzy tam jeszcze zostały przecież, tak szczerze mówiąc, oni tak dobrze nawet nie umieją po grecku. Thank you.
niszczą całego jednego narodu i tak sobie niszczą bez podstaw. Tylko dlatego, że oni chcą tą całą terytorium tej greckiej Macedonii mieć przy sobie i żeby to się mówiło, że to są Grecy. A to jest nieprawdą. Nigdy nie byli Grecy tam, zawsze byli Macedończycy i nadal będą, mimo że zasiedlili w 21 roku z repatriantami, którzy przywieźli z Małej Azji Greków, ale mimo wszystko to jeszcze jest trochę tych Macedończyków, którzy uważam, że nie będą mogli zlikwidować całkiem. Dopóki oni będą negować i nie wpuszczą takie państwo jak Macedonia do Unii, to ona się nie integruje z tymi narodami. Ona będzie wyizolowana od reszty narodów i to wtedy zawsze będzie konfliktem. To nigdy, a jakby to ją przyjęli, by wpuścili granice otwarte, i to wtedy ci ludzie sobie decydują o swoją kulturę, o swój język i te inne rzeczy. Że nie ma języka macedońskiego, no wtedy po prostu trochę się zdenerwowałem i wpadłem na pomysł, że po prostu tym, którzy sobie wymyślają historię tak, jak im się podoba, to znaczy Grekom, chciałem udowodnić, że to nie mają racji. I wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić tych świętych, moich świętych macedońskich z tego względu, że oni dużą rolę odgrywają w kulturze macedońskiej. Wynalezione pismo słowiańskie przez dwóch braci Cyryla i Metodego, którzy są też moimi świętymi i tutaj właśnie przedstawiam ich. Potem są święci tak jak Klimen Ochrycki oraz jest Naum. Dlaczego Ochrycki? Właśnie to był jedyny z pierwszych świętych, który w Ochrydzie założył razem ze świętym Naumem jeden z pierwszych uniwersytetów, który wykształcili ponad 3000 misjonarzy. Ci misjonarzy byli wpuszczeni po całą Europę, żeby głosili chrześcijaństwo. Potem byli wykorzystani do głoszenia też piśmiennictwa słowiańskiego. Daliśmy piśmiennictwo wszystkim narodom słowiańskim w Europie. Thank you.
Najważniejsze dla mnie jest, że mogę tworzyć. Jak się nie ma celu w życiu, to życie jest o wiele krótsze i nie ma sensu. Cały czas mam jakieś dobre pomysły. Żeby te pomysły zrealizować, to cały czas o tym się myśli. Przez to wydłuża się życie, ponieważ to, że ja chcę to realizować dalej, to mi daje siłę, otuchy i to wtedy to dalej kontynuuje. Także ja uważam, że to twórczość to jest przedłużenie życia.